Nie wiem, czy Państwo wiedzą, 25% osób poniżej 25 roku życia to są osoby, które nie mają pracy. 30% bezrobotnych to są ludzie, którzy szukają w tej chwili pracy, a są poniżej 30 roku życia. I o tym, w jaki sposób znaleźć pracę, gdzie i mamy pewien pomysł, chcielibyśmy Wam go przedstawić. Jak znaleźć pracę na Facebooku, porozmawiamy z naszymi gośćmi i ekspertami, a gościem jest pani Milena Dolek. Ludzie ogłuszają, zamieszczają ogłoszenia, naprawdę? Tak, dokładnie. Zatrudnić kogoś, szukając właśnie przy pomocy portali społecznościowych. Nie. Porównując uczelnie również światowo, wcale nie jest taki niski. I ostatnia rzecz. Czy dobre wrażenie robią i czy powinniśmy to robić? Takie zdjęcia, jak sobie zamieszczamy z imprez, Sweetfocie, tego typu. Musimy unikać, jeżeli szukamy pracy przez Facebooka, to pijemy na zdjęciach wyłącznie herbatę, nie robimy sobie Sweetfoci. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. I pamiętajmy, że jesteśmy marką i budujemy ją od samego początku. Tak. Czyli konsekwentnie, mądrze zmierzamy w kierunku ustalonym przez nas. I z klasą, tak jak pytanie na śniadanie. Zobaczmy, co jeszcze w naszym kraju. 20% Polek marzy o tym, żeby wyjść za granicą za mąż, a nie tylko strzelać, tak jak ty już przed chwilą widzieliśmy. Ja wiem, ja mam dostęp do bardzo wielu informacji i chcieliśmy tę informację zweryfikować i porozmawiać z naszymi gośćmi, którzy po pierwsze mają takie doświadczenie, czyli wyszli za mąż i się ożenili, to za chwilę Państwo zobaczycie, a po drugie je organizują. A jaka jest różnica? Nie wiem, takiej dokumentacji to nie to była prowokacja. Pani Martyna! Tą podróżą ślubną wybraliście się jeszcze w podróż poślubną? Zabrakło trochę czasu. Nie było już takiej potrzeby tak naprawdę. Się robi. Czy wy pokrywacie, czy państwo młodzi najczęściej pokrywają koszty przylotu gości? Różnie. Czy część partner podejmuje? Pani Anna Kłys, bohaterka naszej rozmowy, pisząc historię powojennej Polski, trafiła na informacje, które zmieniły jej spojrzenie na nią i dzieciństwo i jej rodzinę. O tym chcieliśmy porozmawiać. Pani Anna Kłys. Wiedział, że dla tego kogoś to może być niesamowite. Dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy za otwartość, za Pani odwagę i za tą propozycję dialogu. Jaki powinien być ten taki zwykłą gwiazdą? Masz agenta. Nie, tatuista, wizerzysta. U mnie jest też inny spektakl, na który zresztą bardzo serdecznie zapraszam. Od lat tak naprawdę, więc to jest ktoś, kto... Przyjaźniać ze swoimi aktorami? Wiesz, przekraczę tę granicę takiej przyjaźni. Ja dokładnie tak to wygląda. Bardzo dziękuję.